Cywilizacja mykeńska jest drugą cywilizacją zaawansowaną, jeżeli chodzi o korzenie europejskie. Tylko że w przeciwieństwie do kultury minojskiej, która była wcześniejsza, kultura mykeńska pochodziła i miała swoje korzenie w kontynentalnej Grecji. Jest związana z miastem Mykenami. Mykeny były miastem położonym na Półwyspie Peloponeskim i tam odnaleziono najpiękniejsze grobowce oraz najpiękniejsze zabytki związane z tą kulturą. Kulturą. Nie do końca wiadomo skąd wzięli się przodkowie Mykeńczyków, ale prawdopodobnie ich pochodzenie jest związane gdzieś ze wschodnią Europą lub z Syberią i z przybywaniem tych ludów na tereny współczesnej Grecji. Okres kultury mykeńskiej jest datowany mniej więcej od 1600 roku przed naszą erą do 1200-1100 przed naszą erą. Czym charakteryzowała się ta kultura? Przede wszystkim Mykeńczycy, podobnie jak Minojczycy, Opierali swoje władztwo na pięknych, a czasem nawet przepięknych pałacach, budowali wspaniałe grobowce, co nie było wcześniej znane w kulturze minojskiej, ponieważ te grobowce nie tylko były wspaniałe ze względu na swoją rzeźbę, architekturę, ale głównie ze względu na to, co yy, Wkładano do tych grobowców, to znaczy znajdujemy tam pancerze, niektóre prawdopodobnie specjalnie przygotowywane na pogrzeb oraz piękne różnego rodzaju naczynia, a czasem nawet maski, które zakładano władcom, królom albo poszczególnym żołnierzom. Czym jeszcze charakteryzowała się kultura mykeńska? Przede wszystkim jest to pierwsza kultura, która jest oparta już ściśle na języku greckim. Otóż Mykańczycy mniej więcej w XV wieku, w 1450 zdobywają Grecję i tam dochodzi do takiego połączenia kultury minojskiej i mykańskiej. I mistrzowie minojscy, oprócz tego, że uczą Mykańczyków rzeźby, przepraszam, nie rzeźby, a raczej garncarstwa, uczą ich także wielu innych rzeczy i znajdują pismo, które nazywane jest Obecnie linearnym pismem B, czyli takim pismem, którego zaczną używać Mykeńczycy w swoich miastach. To pismo, w przeciwieństwie do pisma minojskiego, czyli linearnego pisma typu A, jest już częściowo odszyfrowane i wiadomo, że to jest pierwsze pismo, które ma pochodzenie ściśle greckie, ponieważ pismo linearne A, czyli pismo minojskie, nie ma pochodzenia greckiego i jest w ogóle nierozszyfrowane, natomiast pismo mykeńskie jest już przynajmniej częściowo rozszyfrowane. Ale z tym rozszyfrowaniem jest problem, ponieważ tak jak mamy na przykład różnego rodzaju dokumenty egipskie, one nam mówią nieco więcej o samej historii, o wydarzeniach, o polityce, o wydarzeniach międzynarodowych, o tyle po, prawdopodobnie, nawet jeżeli odczytamy całe pismo, Mykeńskie, to będzie to tylko i wyłącznie pismo związane z różnego rodzaju katalogowaniem i spisywaniem przedmiotów i inwentarzy w pałacach. W związku z tym nie posługiwano się pismem, aby opisywać jakieś bardziej skomplikowane wydarzenia w przeciwieństwie chociażby do kultury starożytnego Egiptu. Mykeń, cywilizacja mykeńska jest tak ważna dla, no dla nas, dla Europejczyków, ale również dla Greków, ponieważ ten okres, jest opisywany w Iliadzie Homera. On właśnie opisywał ten okres jako okres takiej, powiedzielibyśmy, świetności starożytnych Greków, starożytnych dla niego. I to jest taki okres, gdzie jeszcze no, nawet bohaterowie przebywają wśród bogów i te relacje między bogami a bohaterami są bardzo bliskie. Ale co więcej, ten okres bohaterów jest związany też z takim ciekawym wydarzeniem, które jest potwierdzone historycznie, gdzie cywilizacja Zaawansowana cywilizacja brązu, w tym wypadku cywilizacja mykeńska, już jest w okresie chylącym się ku upadkowi, ale jest nadal bardzo zaawansowana i prawdopodobnie niedługo wyłoni się jakaś inna cywilizacja. I rzeczywiście, wydarzenia związane z Iliadą opisują wojnę stroją z, z miastem, które było założone na, w Azji Mniejszej i swój sukces zawdzięczało głównie temu, że kontrolowało przesmyk, czy kontrolowało drogi handlowe między Między Azją a Europą, i te wydarzenia związane z Troją, mniej więcej są określane na 1200 rok przed naszą erą, czyli moglibyśmy powiedzieć, że jest to mniej więcej końcówka XIII wieku, początek XII wieku przed naszą erą, i te wydarzenia związane z wojną trojańską. Są ogólnie obecnie uznane za historyczne. To znaczy, że, że taka wojna rzeczywiście miała miejsce i rzeczywiście takie wydarzenia miały miejsce. To znaczy, że władca Myken wraz z innymi dowódcami splądrował. Troje z jakichś powodów, ale co ciekawe, ten okres bohaterski jest dlatego ciekawy pod względem takim społecznym i socjologicznym, że on pokazuje tych bohaterów, takich jak, no jak oczywiście, mój Boże, jak Achilles, takich jak król Agamemnon. On opisuje tych bohaterów w sposób bardzo żywiołowy, ale w sposób też niezwykle impulsywny i emocjonalny pokazuje tych bohaterów, prawie jak takich, no można powiedzieć, stereotypowo dzikich, ale jednak barbarzyńców. I to jest o tyle ciekawe, ponieważ kultura mykeńska, kultura brązu była jednak bardzo zaawansowana, a na przykład w Iliadzie widzimy, że osób się nie chowa, ale pali się zwłoki, że bohaterowie są często niepiśmienni, co jest fałszem, jeżeli oni pochodziliby, z z, z Grecji mykeńskiej, bo ta Grecja mykeńska <coughs> była jednak Grecją bardzo zaawansowaną. W związku z tym, no prawdopodobnie jest to taki okres związany z tym XIII wiekiem przed naszą erą, gdzie ta kultura brązu już się chyliła ku upadkowi jeszcze istniała, ale właśnie już zaczynał być taki okres wojen i niepokojów, bo oczywiście kultura mykeńska, której świetność przypada na XV wiek przed naszą erą, czyli okres 1400 przed naszą erą jest okresem świetności, dlatego że kwitł handel również z innymi starożytnymi potęgami Bliskiego Wschodu, z Egiptem, z Mezopotamią, dlatego też jest to tak jakby złoty wiek cywilizacji mykeńskiej, natomiast wojna y, trojańska to już jest jej schyłek i bohaterowie tam przedstawieni niekoniecznie muszą odwzorowywać to, jak tak naprawdę zachowywali się Mykańczycy. Właśnie może już pokazywać taką degenerację, albo może nawet pokazywać ludzi prymitywniejszych niż to, co wcześniej reprezentowała ta kultura mykeńska w takim złotym wieku swojego rozwoju. Cóż jeszcze wiemy o cywilizacji mykańskiej? Wiemy to, że... Oprócz handlu jednak była to cywilizacja już silniej stosująca przemoc i podboje, ponieważ cywilizacja minojska była związana tylko i wyłącznie z, z Kretą. Cywilizacja miała, władała, czy można powiedzieć, rozszerzyła się prawie na całą Grecję, a także na inne obszary, część obszarów w Azji Mniejszej i na pewno część z tych. Y z tych zdobyczy była oczywiście była powodowana walką i podbojem. W związku z tym w sztuce mykańskiej jest dużo takich wizerunków przedstawiających wojowników, przedstawiających walkę. Tutaj wracając jeszcze do eposu i do Iliady i Odysei, w ogóle do samego Homera, musimy pamiętać, że Iliada jest pisana mniej więcej w IX, roku, w IX wieku przed naszą erą i ona właśnie ma pokazać ten okres wcześniejszy Greków, tej ich wspaniałości. Dlaczego wcześniejszej wspaniałości? Ponieważ po okresie tym mykeńskim, po tym okresie brązu, następuje przejście do epoki żelaza, ale, ale też jest to, to przejście do takiej epoki, która nazywana jest w historii starożytnej Grecji ciemnymi wiekami, ponieważ dochodzi wtedy do inwazji albo dorów. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tego z drorami, ale To jest chyba plemię Dorów, które zdobywa Grecję z północy i w tym wypadku dochodzi do takiego obniżenia całkowitego kultury greckiej i dopiero potem powstaje już późniejsza kultura, kultura Grecji archaicznej związana z Homerem. Dlatego właśnie Iliada miała pokazać tak jakby tą świetność kultury mykeńskiej i rzeczywiście tutaj sama Iliada była często dyskutowana czy, czy, czy wydarzenia, które ona opisuje, są prawdziwe, są fałszywe? Dzisiaj raczej się zgadzamy do tego, że na pewno jakby tło historyczne i pewne wydarzenia mogły mieć rzeczywiście miejsce. To znaczy są one jakimś potwierdzeniem historycznych wydarzeń związanych z XIII wiekiem, przed naszą erą i ze zdobyciem i zburzeniem Troi, ponieważ zburzenie i zdobycie Troi w tym okresie jest potwierdzone. Poza tym, yy, jest prawdopodobnie Homer opierał się na prawdziwym dokumencie z tej epoki, w związku z tym te wydarzenia muszą jakoś odwzorowywać przynajmniej w pewnym zakresie rzeczywistość cywilizacji mykańskiej, a raczej cywilizacji mykańskiej, która już jest u schyłku swojej świetności. Jest pokazana ta epoka bohaterów, która trwa nie, krótko, no jest właśnie taka żywiołowa, y, bardzo powiedzielibyśmy patetyczna. Y, co można jeszcze powiedzieć o cywilizacji mykeńskiej? Jest to pierwsza cywilizacja. Europejska, jeżeli chodzi o kontynent, pierwsza cywilizacja, która no, wynajduje pismo, które jest y, już pismem wzorowanym na Grece, no, jest to wreszcie ta cywilizacja, która jest opisywana w poematach Homera. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego wykładu. Mam nadzieję, że ten wykład był dla Was pouczający i czekajcie na kolejne wykłady.